Witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroks i dzisiaj na Hellcase się znajdujemy. Dzisiaj będziemy robić batelki za 1000 dolarów. Nie z byle kim, ale to zaraz się oczywiście dowiecie. Przypomnę tylko na starcie, że jak na Hellcase chciałbyś sobie pograć, otworzyć skrzyneczkę, jak jesteś tą pełnoletnią, to logujesz się z linku subskrybuj, bądź klikasz tutaj sobie promokod po wejściu na stronę i przecież chodzi Kroks przez Wex. Kod daje ci 0,70 centów na start, czyli jakoś 2,50 i dodatkowo 10% więcej każdej wpłaty, więc kod możesz używać dowoli sobie i wtedy możesz 10% sobie oczywiście na Hellcase się zdobywać. Dobra, no to może ja sobie tutaj pierwszą batelkę stworzę. Co o tym sądzisz, Lin? Dobra, ja ogólnie myślę, że w dzisiejszym odcinku możemy zrobić takie zasady, że tworzymy bitwę na zmianę. Myślę, że z 5-7 bitewek zrobimy. I kto wygra więcej, znaczy więcej bitw, nie rozdaje widzom dzisiaj skinka, tylko druga osoba musi rozdać skinka. Znaczy dać jakiegoś skinka na giveaway, ja po prostu, nie? Myślę, że spoko. O, po to, to chodzi, po prostu. Dobra. To czekaj, jaki może te korzyść, że tak powiem, pierwszej bitwy? Bo skrzynek na Hellcase no, jest bardzo dużo, tak naprawdę. Jest. Bardzo dużo. Ja myślę, że pierwszą bitewkę, z okazji, że mamy chyba po budżecie 10 tysięcy dolków, możesz walnąć za około 100 dolarów. Ja bym tu rzucił skrzynkę pongowskiego tutaj na sam początek za 12 dolców. Dorzuciłbym jeszcze może jedną skrzynkę min. Tak troszkę więcej tych skrzynek bym też chciał dorzucić, żeby ta battle nie była jakaś mega szybko. Nightlife może. Też myślę, że spoko skrzynia. Czasami fajne noży idzie tutaj z tego wyłapać. Ken S, myślę, że też bardzo fajna skrzynka. Tutaj chyba już byłego gracza esportowego, co mi tak mi się wydaje. Ken S chyba już nie gra, no chwilowo jakoś tam przerwał. A czekaj, w Falconsie nie wiem, czy ostatnio nie klikał coś, ale to już no chyba tak, ale to bardzo chyba dawno, tego, bardzo dawno temu. No. Wtedy chyba zakończył karierę, co mi się wydaje. Dobra, 89 dolców, mamy tutaj bardzo fajne skrzynki. Bitwa już publiczna poszła, więc ciekawe, że dołączysz. Dobra, no czekaj, takie skrzyneczki sympatyczne, wydaje mi się, wrzuciłem. Sympatyczny, to jest jakiś super, jest jakiś kowercik, to chyba AK-47, lecimy. Jakaś skrzynka. No zobaczmy. No tutaj, dolarów. Jak ten Fire Serpent mignął, to tak chwilę, no, tak chwilę się zastanawiałem. A co jeśli? Jakby no, sypnęło coś takiego, byłoby ciekawie, no. No, 8 dolarów do 6. No tutaj będzie porównać. Emeczki. O kurde! Ej, ale ta MK generalnie jest taka, kurczę, bardzo ładna tak w grze. Właśnie dużo ludzi ją sobie... Night Terror. Night Terror, tak, ale no, to jest bardzo, bardzo tania emeczka, no. Ja wiem często gdzieś tam giveaway, jak widzą, rozdaję, bo ona właśnie jest tania. Znaczy niekoniecznie tą Field Tested, bo te minimum Gift Factory New, one są po 15-20 zł niecałe, a naprawdę co fajny skill. Petka mi siadła. Czemu to tyle kosztuje? No bo to jest do robienia kontraktów. No w kontraktów widać, że Kroksy nie robisz w CS-ie, no to no tak ja to wygląda. To nie moja, że tak powiem, tajnisza, tak? To tutaj tym bardziej możesz chyba wypowiedzieć na ten temat. No dobra, tworzę bitewkę wtedy. Na żywę, niestety. Dobra, to ja tworzę na jaką kwotę? No nie wiem tam, jak uważasz, to możesz tam sypnąć, nie? Ale generalnie no i tak tutaj overall wyszedłeś na minus z tej battle, jak tak patrzę tutaj. Nie no, 130 dolarów, no. Bo to wartość dropu twojego, dobra. Myślałem, że 70 wygrałeś po prostu. Dobra, no, dobra, no to zaczaruj 130, 130 wygrałem. To za 130 bitewkę zrobię, losowe skrzynki, 5 losowych skrzynek, raz, dwa, trzy bitwa stworzona. Ej, w ogóle tak jeszcze ciekawostka, tutaj tak jestem na tej stronie głównej i tak patrzę 600 dolarów case battle i widzę znajoma twarz, chyba tutaj Maxes się, że tak powiem, no trochę odpłynął, kręci. Coś mi się tak wydaje, no. No dobra, to jak tam kręci, net. To kręci. Fajna skrzynia to jest. Taka... No nie! No, właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj jak trafisz kosę, to już jest GGWP. Ja nie mogę! Że nienawidzę tej skrzynki. Nigdy w życiu nie poleciała mi kosa. Ja miałem kiedyś serię, że otwierałem każdą skrzynkę po 100 razy, nie? No. I dosłownie otworzyłem tych skrzynek chyba ze 100 i dostałem wszystko maksymalnie po 25 dolarów. Nic droższego. Ale mi tutaj często leciały z tej skrzynki noże, ale jak ostatnio sobie Hellcase'ikiem kręcę, to ani jedna kosa mi nie poleciała z tej skrzynki. Coś ewidentnie się zepsuło. No dobra. Siadło. No co mam powiedzieć? No. Totalna dominacja. Ja nie mogę, no dobra, mam 800 dolców jeszcze. No trzeba tutaj to podgonić jakąś ewidentnie. Bitewkę, no. Spójrz tam jakąś bitewkę, może być droższa. Ja sobie w tym czasie tutaj u siebie dla widza zakręcę też jakieś skrzynki, żeby wiesz, to pusto na ekranie nie było, póki no, ty tworzysz rzeczywiście. Trochę budżetu tam masz to. No, 759 dolarów. Ja tutaj muszę wiązać koniec z końcem, tak?
No, ja nie sprzedaję dzisiaj nic, bo ja dzisiaj tutaj liczę na totalną dominację 5-0 jakieś albo coś tego typu. Okay. Zobaczymy. No powiem ci, że już tutaj mam, że tak powiem, przygotowaną bitewkę. Okej, okay, no dobra, to jest. Że tutaj coś kurczę sypnie ciekawego, bo z tych szynek pamiętam też leciały bardzo fajne skinki. Więc mam nadzieję, że to jakiś nożyk z deseń. To są te skrzynki po $39, nie? Dokładnie, one są bardzo przyjemne. A możliwe, możliwe, że są. Nie pamiętam. O możliwe. No, tam 2.1.1.5 było u mnie, ale... No 23 do 52, kurczę... Mogę tutaj Fajne jest to, że nie trzeba nawet zliczać. Fajne jest to, że pokazuje koronkę teraz. Nie wiem, czy to jest jakiś update, który był. Ej, faktycznie, no. Przy osobie, która prowadzi... O, no, teraz koronka przy tobie. Bo teraz ty dostałeś tego P250 Splasha. No nie, no patrz, co jest, no nie! Ej! Ale dobra, dalej przewaga, dalej przewaga. Okej, okay, no tu będzie ciężko. Nie wygrałem tu będzie tego. Dobra, mamy to. Ale no. Ma do jednego. Ale no tutaj 323 dolce, to też tak kurczę, no. No mogło być lepiej, tak? No nie będę tutaj mówił, że jakoś mega rozbiłem bank, ale. No dobra, no powoli tutaj wracamy. Możesz już tutaj stworzyć jakąś tą, ale sobie jeszcze. Eventową skrzynką zakręcę, bo eventik też jest oczywiście. Na stworzę na 4 tutaj skrzyneczki, na 5 skrzynie, na 4. Chyba, że tu jest jeszcze jedna skrzynka za 40, o której dobrze, okej, okay, taką myślałem, sobie dodamy. Myślałem, że trafię karambita case hardena z tej skrzynki metowej. Ja nie bitwa mogę. Bitwa będzie za $296, odpowiada kwota? O, no to są duże pieniądze, wiesz, to ciężkie dobra, czasy. Startuję. Dobra, wrzucaj. Wbijaj. Tak tutaj dzisiaj o Eternal pomyślałem, bo Eternal Fire bardzo sobie ostatnio ładnie radzi we sporcie i tak patrzę skrzyneczkę Eternal, a to sobie otworzę taką skrzynkę. No ja tutaj we sporcie od ostatniego Majora to tak niezbyt. 31 dolców to petka? Znaczy petka CZ-ka. To jest fuksja. To jest też z kolekcji chyba Cobblestone bodajże, nie? Ona gdzieś tam jest. Nie, to nie jest nie tej ma kolekcji. Opcji, nie ma opcji. Nie, to nie jest z Kobla, ale ona też jest gdzieś... Na coś się to robi, albo to jest ten gorszy drop w którymś miejscu. Że to jest drop, którego nigdy nie chcesz, żeby on poleciał. Tak, no. Ej, czemu to jest Glock za 40? No, Franklin, Minimal Wear to też gdzieś tam do tych kontraktów jest. A bo to już! Ale... O, wygrałem! Ej, dobra, zamyśliłem się na ej, ale... Stałeś na High Industries, ale no drop tutaj nie był zbyt dobry. A nie, czekaj, no nie no, w miarę się... No ja jestem już tak na zero, tutaj over z całego tutaj przedsięwzięcia, że tak powiem. Ale od kiedy Glock jest Franklin w grze w ogóle? To jest z kolekcji, jakieś czy to jest ze skrzynki? Bo to jest z jakiejś kolekcji, nie kurde, nie Franklin, nie wiem. Ale to chyba nie, jakoś niedawno musiał to zostać wprowadzone. Nie, on trochę już ma, bo przypominam, że skrzynki ostatnie gdzieś tam w całej się rok temu to dochodziły. Dobra. Mój budżet to $935, to może być piąta bitwa, więc mógłbyś zrobić taką już konkretniejszą może. Konkretniejszą, to znaczy ile? No taki, wiesz, all-in wszystkie karty na stół. All-in wszystkie karty na stół. Pamiętam jak się spóźniliście akurat na tą piosenkę na koncercie Team Wings w Warszawie. W ogóle, generalnie ciekawostka, nie mów takich rzeczy, zawsze jak gdzieś jeździliśmy na jakieś eventy, to każdy z nas nagrywał z tego vloga. Nigdy vlog się nie pojawił, widzowie. W ogóle tutaj ciekawostki macie. Z życia dobra, wzięte. Puszcz to bitwę. Dobra, to za ile bitwę. Jeszcze raz? Ile masz budżetu? To $800, bo tu się kręci cały. 836 może być, czy nie? Nie no, 836 nie, bo mam 811. Okay, nie to wykręci. Czekaj, to zaraz coś tutaj zmajstrujemy, wyklepiemy. No dobra, to dawaj, mamy dawaj. 796. No to już jest taka bitwa. No, z rzędu... Z rzędu tych drogi. No, 800 dolców, no to jakoś kurczę, to prawie 3000, ponad 3000. Wierz w imię. 3200. O, mamy to na stronie. Ej, co?! Abstrakcja. Ej, dobra, jestem sam w szoku, powiem ci. No. Reakcja ustanna była też ciekawa. Ja nie mogę. Dobra, to jest prawie $100 przewagi, chociaż tutaj ten kurczę łatwo na to... Ale to fit tester tylko. No fit tester. Nie kosztuje jakoś mega dużo ten Lost Sand Rebel, a to jest taki kawałek, no. To jest Guardiana w top tracku jeszcze w gratisie. Okej. Okay. Jest bitwa za 8. Ja jeszcze lepszą kosę dostaniesz, no nie? Ale poczekaj, bo tu zaraz skrzyneczki się zaczną, albo już się zaczęły te lepsze? No w sumie... Nie, tu już jest $200 różnicy, 160, dobra. No tu bym musiał dostać, szczerze mówiąc, coś z tatraku. To są czasami... Klaszek. O, cirka może być też droga. Czemu no, to... cirka... A, też pewnie kolekcja jakaś.
To jest też tam z kolekcji, no. Nawet robiłem na nią bardzo dużo kontraktów na tym cyrkę i z cyrki też robiłem później kontrakty. Właśnie fajne w ogóle procentówki. Ale kurczę. Ostatnia skrzynia. I przegrałem, co? Easy money. Zobaczcie widzowie, wygrałem wam skina dzisiaj. No. Nie no, ja generalnie 200 dolców na plus z tego filmu tak naprawdę, nie no, ja tutaj... Powiem tak. No, bardzo ładnie. Ja to jeszcze dla widza sobie zakręcę skrzynką tą najdroższą chyba na stronie za 450. To ja zakręcę najtańszym Celestial za 7 dolarków. I to chyba nie jest fajne dla widza. Czekaj, zaraz zobaczę. Że to jest coś fajnego dla widza. Mamy rękawiczki jakieś białe z tej skrzynki. No właśnie, ja tutaj chcę przykręcić jakiegoś skinka dla widza u ciebie. 87 Slate. Slejcik? No. Taki sympatyczny. To jest skin za 2 dolary skin. No powiem tak, że to nie jest skin, którego bym chciał oddać widzom. Znaczy, chociaż nie jest zły, ale mam chyba takiego w stanie filtesa, to on jest trochę droższy. No mówmy się tak, że widzu, mój kochany, zostawiasz teraz łapkę u mnie, wbijasz na film Kroksiego, on powinien się już też pojawić na kanale. Zostawiasz suba u mnie i u Kroko i zostaw komentarz u Kroksiego i po prostu miej trading w opisie kanału, a ja po prostu jednej osobie wyślę jutro, po prostu po filmie skinka z komentarzy i Kroksiemu powiem komu i zostawię mu po prostu screena, że wysłałem. Tyle. Myślę, że proste. Spokojnie. Generalnie trafiłem właśnie przed chwilą Bayonetta Case Hardenę za 500 ponad dolarów. I czemu to tyle kosztuje? Jakby, nie wiem, ja patrzę na te niektóre skiny i... Niektóre skiny są w ogóle tak, że są mega drogie, nie? Te takie z Tatraku, Factory New w ogóle czy minimalki, to one są, mają jakieś takie dziwne ceny, żebyś się w ogóle nie spodziewał, nie? Ja już mam zero balansu, więc ja... Co ty gadasz? Pożegnał. Ej! Nie mam co robić na stronie. Glockface! Dzień dobry! Co tu... O kurde, bro! 2000 Glockface! Ja nie mogę! Z mojej strony by było to tyle. Zapraszam was oczywiście na Hellcase'a. No i oczywiście na odcinek u Kroksiego. Łapka, sub z dzwoneczkiem i komentarz. I z mojej strony to wszystko. Jak chcecie więcej case batelek, to dajcie znać w komentarzu. Dokładnie tak. Nie będzie więcej. Będzie więcej.